niedziela, 31 dzień marca 2019 roku. Witamy bardzo serdecznie z hali przy ulicy Startowej i zapraszamy na mecz Rekordu Bielsko-Biała z Gattą Active, Zduńska Wola, mecz mistrza z wicemistrzem. Trafiła teraz Popławski sam, Popławski i Smokiński. Nawrat oczywiście, nie ma bramki. Kapitalnie. Nie ma bramki, ale zdążył szybciej. Nie cierpiliście się, kiedy momentami nic nie chciało wpaść do bramki Darka Słowińskiego. Ta bramka wydawała się być długo zaczarowana. No tak, ale tak myślę, że od 10 minuty już przejęliśmy tak zdecydowanie inicjatywę, mieliśmy dużo sytuacji. Darek ich trzymał, gratuluję mu, bo dobry występ, mimo tego, że przegrali 6-0, to naprawdę mógł być ten wynik zdecydowanie okazalszy. Momentami to był taki mecz Artur Popławski kontra Dariusz Słowiński. Znamy się dobrze prywatnie, często ze sobą rozmawiamy, także gratulujemy mu, że wyszedł z tej konfrontacji na zero, ale liczy się to, co drużynowe, i wygrywamy dzisiaj 6-0 zdecydowanie. Zasłużyliśmy na to i cieszymy się z tego. Szymczak, uderzenie, słupek i jeszcze poprawka Milewskiego, kapitalna interwencja Michała Kałuży. Na Bondara i teraz blisko tam. Przecież a teraz Kubik, dynamiczne wejście, pusta bramka, Surmia, gol! 1-0 dla Rekordu Bielsko-Biała. Wprowadzając ten mecz w nieco żartobliwe ramy, powiedziałbym, że było to spotkanie, wiedząc o problemach zdrowotnych po obu stronach, o mistrzostwo NFZ-u. Ja nie wiem, czy Narodowy Fundusz Zdrowia stać, żeby utrzymać naszych kontuzowanych zawodników, bo jest ich tylu. Taki okres, no. my nie potrafimy, może nie potrafimy, ale no niestety nasze ubytki są zbyt odczuwalne, żeby się to nie odbiło na jakość naszej gry. Aczkolwiek dzisiaj myślę, że w pewnych momentach pokazaliśmy, że ta jakość nadal jest i szkoda, no przykre się na to patrzeć, jak przegrywamy 6-0, a zostawiliśmy naprawdę na boisku dużo zdrowia. No, ten wynik pójdzie w świat i jest to dla nas dość bolesny moment sezonu, ale musimy sobie z tym poradzić. Janowski, ale gol! O, kolaso! Ale co zrobił Honza Janowski? Tak myślę sobie, że zawodnicy w dużej piłce z reguły na starość wędrują z przodu do tyłu, to Honza w futsalu robi odwrotnie i z tyłu do przodu, bo... I z jakim efektem? To przepiękna bramka. Nasze urazy, które są w zespole, są dość poważne i nawet jeśli chłopcy wrócą za te 3-4 tygodnie, no to już w tym momencie nie odzyskamy wigoru ze stycznia czy z końca zeszłego roku. Szkoda, bo nawet dziś pomyślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który jest dalej dużo jakości. No i niestety tych sił, które ubywa w trakcie gry, ten mecz pokazał, bo te przestrzenie, które się porobiły w drugiej połowie, one były za duże, żeby zawodnicy tak wyszkoleni jak gracze Rekordu tego nie wykorzystali. No wynik smuci, bo 0-6. Przegrać nam się raczej rzadko zdarzało, ale myślę, że kto tu był, to widział Gattę w momentach grającą naprawdę fajnie i przede wszystkim z sercem i ambitną. Ja dziękuję chłopcom za to, że tu zostawili zdrowia. Graliśmy w środę też mecz, a dla nas 7 zawodników, 4-5 gra cały czas non-stop, to jest olbrzymi wysiłek. Butniak, 4-0. Trząs zespołu Gatty dzisiaj grał, to że byli w 7 osób, ale tak de facto ta 7 osób, może oprócz tego chłopaka na piwocie, co teraz doszedł do Gatty, to cały czas grali i walczyli o najwyższe cele, zajmowali drugie miejsce, raz mistrzostwo, także my byliśmy skoncentrowani na siebie, na sobie, nie patrzyliśmy, czy Gatta przyjeżdża w 7 czy w 10 osób, no i wykonaliśmy plan, na 0 jeszcze z tyłu, fajnie. Na razie 14 bramek na koncie, ale okazja na kolejną, jest gol, 6-0, no, Aleks Wiana. Rokowania, przewidywania na środową konfrontację półfinału Pucharu Polski z akademikami z Katowic? Nie interesuje nas nic innego jak zwycięstwo i zagranie w finale, dlatego dzisiaj jeszcze poświętujemy, poopowiadamy sobie o tym meczu, ale od jutra już myślimy tylko i wyłącznie o Katowicach. To najwyższe zwycięstwo Rekordu nad Gattą w ostatnich sezonach. Dzisiaj w tym spotkaniu Rekord wygrywa z Gattą 6-0, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Szymura, Rafał Kędzior, do zobaczenia i do usłyszenia.